Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Wybrałem materiały dotyczące spraw, które wstrząsnęły dawną Polską. To śledztwa, o których niegdyś mówili wszyscy. Gwarantuję, że w tych opowieściach nie zabraknie emocji, zwrotów akcji i dynamicznych pościgów. Wcześniej chcę Wam jeszcze przypomnieć o Strach Story. Tak, fani tego projektu w końcu doczekali się startu trzeciego sezonu. Strach Story to mój drugi podcast, który współtworzę razem z Wami, ponieważ w odcinkach przedstawiam wspomnienia z Waszego życia. Wy podsyłacie mi historie, które z jakichś względów Was przestraszyły i na długo zapadły w pamięci, a ja nagrywam je w podcaście. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu jest już dostępny na Spotify i YouTube na kanale Strach Story. Kolejne będą pojawiać się w każdy czwartek. A dziś posłuchacie m.in. historii pod tytułem Ciało w wannie. To opowieść ratownika medycznego, który po przyjeździe na miejsce zdarzenia zorientował się, że faktyczne okoliczności zgonu starszej kobiety wydają się być zgoła inne od tych przedstawianych przez jej męża. Nasz słuchacz ten dzień z pewnością zapamięta do końca życia. Muszę przyznać, że nagrywając tę opowieść, miałem na plecach ciarki. Byk i maczuga. Przestępczy duet z Podkarpacia. Rodzina maczugów, która pochodziła z Podkarpacia, w swojej wsi nigdy nie cieszyła się dobrą opinią. I właściwie nic w tym dziwnego. Matka pod osłoną nocy często wykradała sąsiadom kury i jajka, z kolei ojciec kradł cudze drewno z lasu. Jego ostatnia złodziejska wyprawa przeszła nawet do wiejskiej legendy i była dla okolicznych mieszkańców powodem do żartów. Pewnego dnia nazbierał większą ilość gałęzi, po czym zmęczony usiadł pod dębem. Chciał zapalić fajkę, ale nie zdążył jej nawet nabić tytoniem. Nagle serce odmówiło mu posłuszeństwa i przestało bić na zawsze. Znaleziono go dopiero kilka dni później. Siedział bez ruchu pod drzewem, z twarzą wykrzywioną nagłym bólem. W jednej ręce cały czas trzymał fajkę, w drugiej woreczek z tytoniem. Obok niego leżała przygotowana do transportu sterta gałęzi. Zebrany wokół starego maczugi tłum długo przyglądał się zwłokom. Nagle jeden z chłopów krzyknął. Patrzcie na tego łotra! Jak żył, tak zdechł! Święta to prawda, że Bozia każe nic poni na bieżąco! Podobno reszta gapiów zaczęła wówczas wiwatować i bić brawo. Czy tak naprawdę było? To niewykluczone. Na pewno jednak niewielu wtedy po nim płakało. W ślady ojca szybko poszli jego synowie. Starszy z nich, Michał, od najmłodszych lat parał się drobnymi kradzieżami. Gdy osiągnął pełnoletność, był już doświadczonym złodziejem. Wkrótce zaczął być stałym lokatorem rzeszowskiego więzienia, z którego wychodził tylko po to, aby ponownie tam wrócić. W celi zaprzyjaźnił się z kilkoma przestępcami, którzy szybko przekonali go, że stworzony jest do rzeczy znacznie ambitniejszych. Posłuchaj mnie, przyjacielu. Drobne kradzieże są dla amatorów. Ani bogactwa z tego nie będzie, ani respektu. A ryzyko wpadki jest duże. Jak już iść, to na całego. Najlepiej z bronią w ręku. Michał Maczuga, zafascynowany dokonaniami swoich więziennych towarzyszy, po wyjściu z więzienia dołączył do jednej z band grasujących w okolicach Przemyśla i Jarosławia. Miał wtedy 25 lat i wydawało mu się, że świat stoi przed nim otworem. Bandyci napadali na hotele i dworce kolejowe. Ich łupem padały coraz większe sumy. Rosła nie tylko jego sława, ale i liczba ścigających go policjantów. Noga powinęła się Michałowi pod koniec czerwca 1925 roku. Wtedy był już wysoko w tej bandyckiej hierarchii. Można powiedzieć, że był prawą ręką szefa. Wziął udział w napadzie na dom pewnego żydowskiego kupca. Jednak podczas akcji coś poszło nie tak. Bandyci pomylili domy i w środku nocy wtargnęli do sypialni miejscowego policjanta. Podczas szamotaniny padł strzał, a funkcjonariusz upadł martwy. Za spust pociągnął Michał Maczuga.
Banda uciekła i skryła się we wsi Cergowa w powiecie krośnieńskim. O ile gospodarz zgodził się, aby udzielić im schronienia za odpowiednią opłatą, to jego żona już tak chętna nie była. Znała twarze tych mężczyzn z publikowanych wcześniej listów gończych, dlatego w nocy, gdy wszyscy już spali, wymknęła się z domu. O niespodziewanych gościach opowiedziała leśniczemu, a ten powiadomił policję. Szturm na chałupę trwał kilka godzin i zakończył się spaleniem domostwa. W czasie akcji oddano 500 strzałów, dwóch policjantów zostało rannych, jeden zginął. W obławie wzięło udział 9 wywiadowców, 17 posterunkowych, strażnicy leśni i kompania żandarmerii. Akcję przeżył tylko jeden z nich, Michał. Próbował uciec do lasu, ale został postrzelony i zatrzymany. Sąd w Rzeszowie skazał go na karę śmierci, którą wykonano 2 tygodnie później. Gdy pluton egzekucyjny wystrzelonymi kulami zapisywał ostatni rozdział tej bandyckiej epopei w życiu Michała Maczugi, jego młodszy brat Władysław miał 13 lat. Mój starszy syn był dla młodszego uosobieniem męskości i siły. Imponował mu swoją brutalnością i bezwzględnością. A Władek od najmłodszych lat zdradzał objawy słabej woli. Byle kto miał na niego wielki wpływ. Nie pomogły ani częste bicia, ani prośby. Stara Maczugowa widziała, że Władysław uparł się, aby iść w ślady swojego brata Michała. Matka próbowała znaleźć mu jakieś uczciwe zajęcie. Niestety ku jej rozpaczy chłopaka nie przyjęła ani orkiestra 10. Pułku Ułanów z Łańcuta, ani stacjonujące w Jarosławiu wojsko. Władysław Maczuga wrócił do wsi, by niedługo później za jakąś kradzież trafić do więzienia w Rzeszowie. Tam udoskonalił swój złodziejski fach, a po wyjściu na wolność za swój cel obrał dworzec kolejowy w Jarosławiu. Całymi dniami przesiadywał w dworcowej poczekalni. Okradał tam głównie pijanych albo śpiących pasażerów. Pieniędzy jednak nie miał z tego zbyt wiele, a same kradzieże zaczęły go zwyczajnie nudzić. Miał 19 lat, gdy stwierdził, że czas zabrać się za jakąś poważniejszą działalność. Wtedy usłyszał o pewnym proboszczu z Przybyszówki, a mianowicie księdzu Tadeuszu Chmurowiczu. Do tego skoku zwerbował 3 swoich kumpli. Chłopaki, wszystko sprawdziłem. Ten ksiądz jest bogaty, bo rodzina z Ameryki przesyła mu dolary. No a po co mu tyle forsy? Ani ich nie przeje, ani nie przepije. Na dziewczynki też nie wyda. Nam się przecież bardziej przydadzą, co nie? Na początku cały napad przebiegał zgodnie z planem. Uzbrojeni w rewolwery mężczyźni czekali, aż ksiądz pogasi światło i położy się spać, aby wtedy zaatakować. Jeden ze złodziei czekał na zewnątrz, z kolei dwóch pozostałych wyjęło szybę z okna i weszło do środka. Przeszukali kancelarię, później pozostałe pomieszczenia. Nigdzie jednak nie znaleźli pieniędzy. Weszli więc do sypialni proboszcza. Nie spodziewali się, że ten wybudzony nagle ze snu duchowny stawi im opór. Doszło do szamotaniny. W jej trakcie Władysław Maczuga strzelił do księdza z bliskiej odległości i niestety zabił go na miejscu. Bandyci nie zdawali sobie sprawy, że proboszcz nie miał w domu żadnych pieniędzy. Gotówkę trzymał w rzeszowskiej kasie oszczędności. Ich łupem padło zaledwie kilka dolarów i złoty zegarek. Pieniądze po napadzie podzielili między sobą, z kolei Władysław, jako mózg całej operacji, zabrał ze sobą zegarek. Zbrodnia na osobie duchownego wzburzyła opinię publiczną. Zmobilizowała też służby policyjne do intensywnych działań. Uruchomiono tajnych informatorów i agentów. Przesłuchiwano wszystkich mężczyzn karanych wcześniej za kradzieże i włamania. Tak trafiono na jednego z ludzi Maczugi, który nie umiał wyjaśnić pochodzenia przetrzymywanych u siebie dolarów. Aresztowany złodziej nie trzymał języka za zębami i szybko wskazał osobę, która zaplanowała cały napad. W konsekwencji Władysław Maczuga został zatrzymany w jednej z karczm. Policja nie dysponowała jeszcze wtedy, co prawda, jego rysopisem, ale jeden z tajnych agentów zauważył pijanego mężczyznę, który przechwalał się złotym zegarkiem. A zegarek był bardzo podobny do tego, którego właścicielem był nieżyjący już ksiądz.
Na początku 1933 roku Maczuga trafił do więzienia w Rzeszowie. Tam poznał groźnego kryminalistę, Antoniego Byka. Mężczyźni bardzo się polubili i właściwie od samego początku byli nierozłączni. W ciągu następnych kilku miesięcy skutecznie spędzali sen z powiek nie tylko stróżom prawa, ale i zwykłym mieszkańcom, zwłaszcza tym bardziej majętnym. Władysław Maczuga miał w tamtym okresie dopiero 21 lat. I pewnie nawet on sam nie przypuszczał jeszcze, że już niedługo będzie jednym z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców, a swoją sławą prześcignie własnego brata, który tak mu imponował. Antoni Byk był starszy od Maczugi o 8 lat. Na swoim koncie miał też znacznie więcej przestępstw. Nic więc dziwnego, że szybko stał się dla Maczugi prawdziwym mentorem i bohaterem. Mężczyźni przez kolejne tygodnie planowali swoją ucieczkę z więzienia. Chcieli tego dokonać dokładnie 31 grudnia. Mieli nadzieję, że szaleństwo sylwestrowej zabawy udzieli się również więziennym strażnikom, dzięki czemu ich szanse odzyskania wolności znacznie wzrosną. Zanim przyszedł ten dzień, bandyci postanowili się lepiej poznać. Młody Antoś od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze. Był nieposłuszny, wulgarny i bezczelny. Był kłopotem nie tylko dla rodziców, ale i dla sąsiadów we wsi Trzciana w powiecie rzeszowskim. Jego rodzina poprosiła miejscowego księdza, aby ten w jakiś sposób płynął na tego niegrzecznego dzieciaka. Jednak nawet ksiądz Stachurski, człowiek serdeczny, niezwykle cierpliwy i posiadający niewątpliwy talent wychowawczy, musiał wkrótce przyznać, że naprawienie charakteru Antosia było ciężką i daremną pracą. Podobno, gdy widział chłopca po raz ostatni, miał mu wykrzyczeć prosto w twarz. Z ciebie już nic dobrego nie wyrośnie. Ani dobrocią, ani groźbą dotrzeć do ciebie nie mogę. Uparłeś się, by ich terroryzować, ty diable w ludzkiej skórze. Zobaczysz, ty na szubienicy skończysz. Strach mieszkańców wioski przed nieobliczalnym nastolatkiem rósł wraz z nim samym. Wszyscy wiedzieli o przestępstwach, których się dopuszczał. Nikt jednak nie miał odwagi zaalarmować o tym policji. Bano się jego zemsty, którą przecież wielokrotnie zapowiadał. Gdy tylko osiągnął pełnoletność, szybko wzbił się na wyższy poziom swojego bandyckiego rzemiosła. Szybko zaczęto też plotkować nie tylko o jego kolejnych kradzieżach i rozbojach, ale i o morderstwach, których miał się dopuszczać na mieszkańcach Trzciany. A wszystko zaczęło się od zniknięcia pewnej żydowskiej handlarki. Kobieta skupywała od mieszkańców kury i jajka, a potem sprzedawała je w Rzeszowie. Wiodło jej się całkiem dobrze, a dodatkowo jej własne dzieci przysyłały jej pieniądze z Berlina. 16 października 1922 roku widziano ją we wsi po raz ostatni. Od tej chwili wszelki ślad po nim zaginął. Szeptano po chałupach cicho o tym i o owym. Ktoś studnie nagle zasypał. Ktoś stodołę ni stąd, ni zowąd przestawił nocą na inne miejsce. Ktoś puścił po wsi głośną wersję, że handlarka wyjechała do dzieci, do Berlina. Tam wprawdzie nic o niej nie wiedziano, ale wobec dziwnego milczenia, jakie zapanowało w wiosce, sprawa szybko ucichła. Czasami tylko chłopi, najczęściej pod wpływem alkoholu, cicho szeptali o zniknięciu handlarki i o tym, że do tego mógł się przyczynić Antoni Byk. Zresztą on sam miał się wielokrotnie odgrażać sąsiadom. Kto będzie co złego na mnie gadał lub policji coś doniesie, to nim się obejrzy, tak samo do Berlina wyjedzie, jak wcześniej handlarka pojechała, a powrotu stamtąd już nie będzie. Rok później zamordowany został mieszkający w Trzcianie młody działacz polityczny. Mężczyzna wrócił pociągiem z Rzeszowa i w drodze ze stacji kolejowej do domu został napadnięty przez 3 zamaskowanych bandytów. Zaatakowany zmarł na miejscu, o czym napisano w czasopiśmie Tajny Detektyw. Widziano, że 2 go trzymało, a 3 niższy uderzał z całej siły siekierą. Kto widział, nie wiadomo. Nie wiadomo również, kto mordował. Po wsi zaczęły krążyć plotki, że kto nie będzie trzymał języka za zębami, skończy jak żydowska handlarka.
I znowu zapanowało zmowa milczenia. Raz tylko policjant gminny Ludwik Pypeć, który mieszkał w pobliżu miejsca zbrodni, dzień po morderstwie miał się zwierzyć swojemu koledze. Mieszkam tam i widziałem dokładnie, co się wydarzyło. Widziałem też ludzi, którzy Kawalca zabili. Gdybym zaczął mówić, nie jeden by za kratki poszedł. Wkrótce zamilkł również i on. Aresztowano go nawet i wytoczono sprawę o składanie fałszywych zeznań, ale nie pomogło to wykryć mordercy. Uznano w końcu, że gminny policjant niczego nie widział, a swoją opowieść zmyślił, aby mieć się czym chwalić we wiosce. O tym, że mogło być jednak inaczej, mogły świadczyć zeznania jego żony, które całkowicie pominięto. W czasie morderstwa Ludwik siedział przed chałupą. Nagle wpadł do izby jak rażony piorunem, pogasił wszystkie światła i trząsł się cały ze strachu, jakby miał gorączkę. Zabójstwo Kawalca uznano za mord polityczny, a sprawę zamknięto z powodu niewykrycia sprawców. Pozostały tylko plotki, że to Antoni Byk kupił działaczowi bilet do Berlina. Półtora roku później los handlarki i Kawalca podzielił Szczepan Wiktor, pracownik stacji kolejowej w Trzcianie. W czerwcu 24 roku znaleziono jego zmasakrowane zwłoki. Dzień wcześniej miało u niego dojść do nagłych wyrzutów sumienia. W miejscowej knajpie, kompletnie pijany, wykrzyczał, że już dłużej nie będzie czekać i powie policji, kto w wiosce ludzi morduje. 10 lat później, przypominając tę sprawę, jeden z reporterów tajnego detektywa pytał: czy pełniąc służbę na stacji kolejowej widział morderców idących za swoją ofiarą? Czy wtajemniczony w zbrodniczy plan i wykonanie mordu na działaczu i żydowskiej handlarce chciał na uczestnikach coś wymusić? Któż to odgadnie? W roku 24 pytania te wciąż pozostawały bez odpowiedzi, jednak coraz głośniejsze stawały się plotki, że wszystkich trzech morderstw dokonał Antoni Byk i jego nieznani nikomu koledzy. W końcu policja postanowiła to sprawdzić i wtedy Byk zniknął. Wyjechał nagle, nie informując o tym nawet swoich rodziców. Najpierw trafił do Niemiec, później do Francji. Na życie zarabiał tym, co umiał najlepiej – napadami i kradzieżami. Jeden z rabunków zakończył się tragicznie. We Francji, gdzie przebywał, zdarzył się napad zakończony morderstwem. Strzępy porąbanego siekierą ciała walały się między rozrzuconymi w pośpiechu rzeczami. Zginęły tylko pieniądze. O dokonanie tej zbrodni oskarżono Byka, który tuż przed aresztowaniem uciekł do Legii Cudzoziemskiej. Nawet tam nie wytrzymał zbyt długo. Wraz z kilkoma innymi legionistami wkrótce zdezerterował. Nie obyło się przy tym bez ofiar. Podczas ucieczki Byk bestialsko zmasakrował pewnego Araba. Francuska żandarmeria poszukiwała go już za dwa morderstwa. To zmusiło go do powrotu do Polski. Gdy przybył do rodzinnej wsi, trudnił się kradzieżami oraz innymi przestępstwami, za które wkrótce został aresztowany i trafił do więzienia. Gdy odsiadywał swój wyrok, jego ojciec odnalazł podczas remontu domu ukrytą na strychu legitymację kolejową Szczepana Wiktora, czyli tego zamordowanego kilka lat wcześniej mężczyzny. Trafił też na odręcznie napisaną kartkę pocztową, której nadawca nie zdążył wysłać. Jej adresatką była żona ofiary. W sprawie bandyty, zdrajcy do jego żony. Masz być cicho i nie gadać, bo inaczej pójdziesz w tę samą podróż, co twój mąż. Ale jak chcesz wiedzieć, co robił i jakie były jego ostatnie słowa, jak dawał głowę pod miecz, to miej przygotowane 20 złotych. Przyjdę po nie. Policyjna ekspertyza wykazała, że pismo należało do Antoniego Byka. W grudniu 1933 roku został oskarżony o zabójstwo Wiktora. Policja zaczęła też ponownie badać sprawę dwóch wcześniejszych zabójstw w tej miejscowości. Byk doskonale zdawał sobie sprawę, że nieuchronnie czeka go szubienica. I wtedy do jego celi zakwaterowano nowego więźnia, Władysława Maczugę. Bandyci szybko znaleźli wspólny język. Wiedząc, że nie mają już nic do stracenia,
postanowili od tej pory działać razem. Najpierw musieli jednak uciec z więzienia, zanim Kat założy im pętlę na szyję. Ucieczka, zaplanowana na dzień 31 grudnia 1933 roku, udała się i to bez najmniejszych problemów. W czasie spaceru na podwórzu więziennym maczuga i byk, korzystając z nieuwagi strażników, sforsowali mur z kocią zręcznością. Przebrnęli przez fosę, a następnie zaczęli wędrować po pobliskich ulicach pełnych ludzi udających się na bale sylwestrowe. Nikt nie zwrócił uwagi na dwóch osobników ubranych w więzienne stroje. Może sądzili, że jest to po prostu karnawałowy kostium. Tak właśnie zaczęła się przestępcza przygoda duetu podkarpackich bandytów. Pierwszego wspólnego napadu dokonali kilka dni później. Ich ofiarą stał się zamożny Marcin Sroka z Wólki Pełkiostiej koło Jarosławia. Bandyci splądrowali jego dom, a gdy gospodarz próbował się bronić, to z zimną krwią go zastrzelili. Łupem byka i maczugi padła spora suma pieniędzy i to zachęciło ich do dalszych ataków. Wkrótce doszło do kolejnych napadów. W Drohobyczu steroryzowali kierownika miejscowej szkoły, kradnąc mu pieniądze, rewolwer i dubeltówkę. Kilka dni później zamordowali 3-osobową rodzinę z Błażowej koło Rzeszowa, a w Stadlach Szklarskich napadli na dyrektorkę szkoły. Nieuchwytni bandyci wciąż wymykali się z kolejnych zasadzek. Policja państwowa obiecała nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. A to stanowiło równowartość ówczesnej 2-letniej pensji. Taką kwotę mogli dostać ludzie za pomoc w schwytaniu podkarpackich przestępców. Policja wypuściła też listy gończe z dokładnym opisem poszukiwanych. Władysław Maczuga, lat 22, szczupły, 171 cm wzrostu, twarz blada, długa i szczupła, włosy blond, oczy niebieskie. Antoni Byk, lat 30, 162 cm wzrostu, włosy ciemne, twarz podłużna, cera blada, oczy piwne, duże, gęste brwi, nos długi, po lewej stronie głowy blizna. Aby zmylić pogoń, bandyci często przemieszczali się po całej Rzeszowszczyźnie. W marcu 1934 roku o mały włos nie zostali schwytani w Trzcianie, czyli rodzinnej wsi Byka. Tam zasadzkę na bandytów urządził miejscowy komendant policji, Felix Lewandowski. Przy próbie aresztowania wywiązała się jednak strzelanina. Byk i Maczuga okazali się szybsi i skuteczniejsi niż stróże prawa. W wyniku tej nieudanej akcji komendant został ciężko ranny. Zmarł kilka dni później. Byk i Maczuga mieli na swoim koncie coraz większą liczbę morderstw. Odpowiadali też za zastrzelenie komendanta policji państwowej. Nic więc dziwnego, że szybko stali się najbardziej poszukiwanymi przestępcami w południowo-wschodniej Polsce. Doskonale zdawali sobie sprawę ze swojej sławy. Ich nazwiska zaczęły siać postrach wśród mieszkańców powiatu, przez które bandyci przemieszczali się. Rozpoznawalność bardzo im się podobała i często podczas kolejnych napadów już od samych drzwi krzyczeli. To jest napad! Byk i Maczuga do was przyszli! Oddawać pieniądze! Zazwyczaj, gdy napad dobiegł końca i bandyci szykowali się do ucieczki, zostawiając okradzionych domowników przy życiu, opuszczając dom, ostrzegali. Lepiej mordy na kłódkę i ani słowa policji, bo wrócimy tu i wszystkich zastrzelimy. Dobrze wiecie, że z Bykiem i Maczugą żartów nie ma. Pościg za przestępcami stał się głównym tematem ówczesnych gazet, które ze szczegółami relacjonowały zmagania policjantów z tym groźnym duetem. Zdarzało się nawet, że reporterzy osobiście brali udział w policyjnych obławach. Rodzinne wsie przestępców stały się miejscami, do których niemal każdego dnia zaglądali funkcjonariusze policji. Pytanie o Byka i Maczugę okoliczni mieszkańcy nabierali jednak wody w usta. Bojąc się zemsty bandytów, woleli milczeć. Tylko niekiedy jakiemuś reporterowi udało się kogoś skłonić do mówienia. Później ukazywały się artykuły prasowe informujące o wrogości wiejskiej ludności do nieuchwytnych przestępców.
Z powodu sąsiadowania z rodziną bandyty spotykają nas same przykrości. Policja nas nachodzi, zagląda w każdy kąt i oskarża o pomoc tym przestępcom. Mówią, że ich niby ukrywamy i ostrzegamy przed zasadzkami. Nie chcą nam uwierzyć, że nasze nastawienie do byka i maczugi jest bardzo wrogie. Tylko schorowana matka maczugi zdawała się bronić własnego syna. Gdy pewnego dnia odwiedził ją reporter tajnego detektywa, kobieta ze łzami w oczach prosiła o pomoc. Tymczasem krwawy duet kontynuował swój bandycki pochód, o czym donosiła ówczesna prasa. Rabunki w okolicy, ofiary zmienia i życia szerzyły się z zatrważającą szybkością. Ludzie po wsiach i miasteczkach kładli się spać w niepewności, czy rano obudzą się żywi. Mienie zakopywano w ziemi, by nie padło ono ofiarą bandytyzmu. Zamożni obywatele tracili swoje oszczędności. Ginęły też kolejne osoby i to nie tylko napadane przez nich ofiary, ale i mundurowi, którzy z coraz większą determinacją deptali im po piętach. Trzy kolejne obławy zakończyły się jednak niepowodzeniem. Szczęście przestało się uśmiechać do Byka i Maczugi latem 1934 roku. Policyjni informatorzy ustalili wtedy, że przestępcy mogą się pojawić w Rozbożu, rodzinnej wsi Władysława. 18 lipca policja otoczyła starą, rozpadającą się chatę, w której mieszkała matka Maczugi. Po kilku godzinach oczekiwania, gdy zapadł już zmrok, z pobliskiego lasu wyszło dwóch mężczyzn. Szli w stronę chaty i nie spodziewali się obecności policjantów. Gdy zbliżyli się do płotu, nagle padło na nich światło policyjnych latarek. Ręce do góry, policja! Rzućcie broń! Bandyci padli na ziemię. Będąc gotowymi na wszystko, wyciągnęli pistolety. Nie zamierzali dać się schwytać żywcem. Władek, na mój znak! Wstajemy i pędem do lasu. Jak dobiegniemy do drzew, jesteśmy uratowani. Gotowy? Teraz! Zerwali się na równe nogi i popędzili tam, skąd przyszli. Za nimi powędrował grad policyjnych kul. Pierwszy biegł Maczuga, tuż za nim Byk. Od wolności dzieliło ich już tylko kilkadziesiąt metrów. W pewnym momencie Byk upadł i już się nie podniósł. Maczuga nawet nie przystanął. Wiedział, że lada moment może go spotkać to samo. Gdy dobiegł do lasu, ukrył się w gęstych chaszczach. Trzymając w dłoni rewolwer, obserwował, jak policjanci zebrali się wokół leżącego na ziemi Byka. Jego kompan nie żył, a stojący nad nim policjanci głośno sobie gratulowali. Działalność bandyckiego duetu dobiegła końca. Mieszkańcy okolicznych powiatów odetchnęli z ulgą, o czym chętnie mówili dziennikarzom. Zastrzelono go jak wściekłego psa, który stawał się coraz niebezpieczniejszy dla otoczenia. Pogrzebano go na cmentarzu, gdzieś pod płotem. Cieszymy się, że ziemia na zawsze skryła ciało człowieka, który za życia napełniał strachem i grozą nas wszystkich, spokojnych i bezbronnych mieszkańców wsi i miasteczek. Po śmierci swojego wspólnika, Władysław Maczuga zaszył się w jednej ze swoich kryjówek. Już jesienią 1934 roku zwołał kilku swoich dawnych kolegów z więzienia i razem z nimi zaczął napadać na wsie powiatu Przeworskiego. Nie szło mu jednak tak dobrze jak w duecie z Bykiem. Łupy były dużo mniejsze, a krąg gospodarzy gotowych za odpowiednią opłatę zapewnić mu dobrą kryjówkę znacznie się skurczył. Każdego, kto pomagał bandycie, natychmiast zatrzymywano, a sąd wymierzał takim osobom dotkliwą karę. Policjanci wciąż deptali mu po piętach. W kolejnych obławach ginęli jego wspólnicy. On sam jakimś cudem unikał schwytania. Zmęczony, osamotniony i czujący coraz wyraźniej oddech ścigających go funkcjonariuszy, prawdopodobnie był świadomy tego, że zbliża się jego nieuchronny koniec. Swojego ostatniego napadu Maczuga dokonał samotnie, w powiecie rzeszowskim, gdy wdarł się do jednej z plebanii. Do końca robił wszystko, aby podtrzymać legendę o swoim dawnym towarzyszu, a tym samym budzić jeszcze większy strach u swoich ofiar. Ręce do góry! Jestem Maczuga, a to jest napad!
Wam się tylko wydaje, że byk zabity, a ja jestem sam. Przestańcie krzyczeć i oddajcie pieniądze, bo wejdzie tu zaraz byk i będzie z wami źle. Z nim nie ma żartów. Kilka dni później policjanci z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Przeworsku wpadli na jego trop. Przy pomocy tajnych informatorów szybko ustalili miejsce rzekomej kryjówki Maczugi. Mieściła się ona na podwórzu jego rodzinnego domu we wsi Rozbórz, tuż pod Psią Budą. To, co nastąpiło dalej, opisał Ryszard Dzieszyński w swojej książce Miłość, pieniądze i śmierć, Pita Walrzeszowski, której fragmenty zostały zacytowane w tym odcinku. 19 listopada 1934 roku o godzinie 6 nad ranem grupa 12 policjantów otoczyła Psią Budę, wskazaną wcześniej przez tajnego informatora. Z nory znajdującej się tuż pod nią wywleczono wycieńczonego bandytę. Nie stawiał oporu. Przewieziono go do więzienia w Rzeszowie, z którego uciekł niespełna rok wcześniej. Władysław Maczuga był już wtedy sławnym bandytą, więc naczelnik więzienia potraktował go ze specjalnymi honorami. Natychmiast skuto go ciężkim łańcuchem, który dzwonił przy każdym jego kroku. Z tego powodu Maczuga zyskał w więzieniu przydomek Dzwonnik z Rozboża. Jego proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem prasy. Do sądu przesłano setki podań o wydanie biletu wstępu na salę rozpraw. 10 grudnia Władysław Maczuga został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu przestępstw i skazany na karę śmierci. W ostatnim słowie powiedział: przyjmuję ten wyrok z pokorą, bo należy mi się za wszystkie moje zbrodnie. Na zapewnienia swojego obrońcy, że ten będzie apelował i póki co nie można tracić nadziei, Maczuga machnął tylko ręką i odpowiedział: nie ma sensu. Szkoda pańskich starań i pańskiego czasu, i tak mnie powieszą. Szybciej niż się panu wydaje. Już po skazaniu Maczuga opowiedział śledczym o szczegółach zbrodni dokonanej przez Antoniego Byka na żydowskiej handlarce z Trzciany sprzed 12 lat. Wskazał też miejsce ukrycia jej ciała. Tym samym tajemnica zniknięcia kobiety została w końcu wyjaśniona, a badania odnalezionych szczątek potwierdziły, że zeznania Maczugi były prawdziwe. Jeśli skazaniec liczył na to, że dzięki temu wyznaniu wyrok śmierci zostanie zamieniony na karę więzienia, to bardzo się pomylił. Podziękowano mu co prawda za pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej zagadki, ale wyroku nie zmieniono. Słynny bandyta nie zamierzał jednak bezczynnie czekać na dzień, w którym zostanie powieszony. 28 grudnia, niemal rok po tym, jak razem z Bykiem uciekł z więzienia, Maczuga postanowił ponownie odzyskać wolność. Tym razem strażnicy byli jednak uważniejsi. Mur więzienny sforsował gładko, ale zauważyło go dwóch strażników, którzy ruszyli za nim w pogoń. Maczuga nie zdołał uciec daleko. Ujrzawszy jedyną z suteren, wbiegł do niej. Pościg był tuż za nim. Wołano, aby się poddał. Uciekinier chwycił za krzesło, gotowy stoczyć walkę. Strażnicy woleli nie ryzykować. Jeden z nich wyciągnął rewolwer i z bliska oddał do więźnia kilka strzałów. Kule ugodziły Maczugę w brzuch. Nieprzytomny trafił do więziennego szpitala. Jego stan określano jako bardzo ciężki. Gdy kilka dni później przy jego łóżku zjawił się sędzia śledczy, Maczuga odzyskał na chwilę przytomność. Zapytany, dlaczego zdecydował się na ucieczkę, odpowiedział: dlaczego? Bo nie chciałem zawisnąć na szubienicy. Lepiej od kul umrzeć niż od sznura. W międzyczasie obrońcy Maczugi udało się załatwić kasację wyroku, a sprawa została przekazana do Sądu Najwyższego. Rozpoczęcie nowego procesu było tylko kwestią czasu. Jednak Maczuga już tego nie doczekał. Zmarł w szpitalu 7 stycznia 1935 roku w wieku 23 lat. Wielu mieszkańców Rzeszowszczyzny długo nie mogło uwierzyć w śmierć zarówno Byka, jak i Maczugi. A to wszystko za sprawą innych lokalnych bandytów, którzy chcieli zdobyć podobną sławę do nieżyjącego już przestępczego duetu. Aż do wybuchu wojny.
Część napadów rozpoczynała się słynnymi słowami. Ręce do góry! To jest napad byka i maczugi! Oddajcie pieniądze, bo z nami nie ma żartów! Słowa te nadal budziły strach u ludzi zamieszkujących tamte tereny, nawet długo po śmierci słynnych podkarpackich bandytów. Właściwie chyba jednych z najgroźniejszych i najbardziej bezwzględnych przestępców przedwojennej Polski. Nikifor Maruszeczko. W okresie międzywojennym hotel pod Orłem w Białej Krakowskiej, będącej dziś częścią Bielska-Białej, cieszył się niesłabnącym prestiżem. Ten okazały, czteropiętrowy gmach stanowił centrum życia kulturalnego i towarzyskiego. W tym hotelu organizowano liczne pokazy, a także wiele imprez okolicznościowych. W sobotni wieczór 15 stycznia 1938 roku w tym hotelu swoją zabawę karnawałową urządził miejscowy cech krawiecki. Goście stawili się licznie. Wszyscy byli pełni nadziei na udaną szampańską zabawę. Nie mogło być inaczej, bo przecież od wielu lat hotel słynął z najlepszych imprez. Alkohol lał się strumieniami, a elegancko ubrane pary wyglądały niczym z okładek magazynów mody. Takie wieczory były ulubionym czasem pracy taksówkarzy, którzy wyczekiwali pod hotelem na gości, którzy po zakończeniu zabawy chcieli wrócić do domów. Tacy klienci, zwykle będący w wyśmienitym nastroju, raczej nie żałowali napiwków. W oczekiwaniu na kolejne kursy, taksówkarze umilali sobie czas pogawędkami. Plotkowali, opowiadali sobie sprośne dowcipy, komentowali bieżące wydarzenia. No i obowiązkowo wychwalali piękno wchodzących do hotelowego holu dam. Kwadrans po 22:00 kilku pochłoniętych rozmową taksówkarzy zauważyło, że pod hotelem pojawiło się dwóch młodych dżentelmenów. Obaj byli bardzo dobrze ubrani i kompletnie pijani. Ich stan mocno rzucał się w oczy, ponieważ zabawa w hotelu tak naprawdę dopiero się rozpoczęła. Wszyscy goście pojawiali się jak najbardziej trzeźwi. Z ust kierowców wypadło oczywiście kilka obowiązkowych żartów pod adresem zataczających się mężczyzn. Gdy weszli do środka, w hotelowej restauracji, pijani dżentelmeni chcieli wypić po kilka głębszych, ale spotkali się ze stanowczą odmową barmana. Restaurator Rączka osobiście dbał o to, aby nie podawać alkoholu mocno pijanym gościom. Starszy mężczyzna zaczął go mocno wyzywać. Jednak jego usta zamiast przekleństw wydawały jedynie dźwięk przypominający bardziej bulgotanie niż ludzką mowę. Nie był w stanie mówić, zamiast tego wymachiwał zaciśniętą pięścią, jakby chciał dać obsłudze baru do zrozumienia, że on im jeszcze pokaże. Szybko jednak zrezygnował, gdy tylko rosły barman energicznie ruszył w jego stronę. Następnie mężczyźni chwiejnym krokiem poszli do hotelowego holu. Tam próbowali wtopić się w tłum rozbawionych gości. Młodszy z nich był znacznie spokojniejszy. Już wkrótce skupił się niemal wyłącznie na tym, aby zachowywać równowagę i nie upaść na posadzkę. Nieustannie wołał Staszka. Reakcje starszego z mężczyzn na te wołania wskazywały wprost, że to właśnie on był tym Staszkiem. I chyba sam nie bardzo rozumiał, dlaczego był wołany. Zostawił więc swojego towarzysza i zatoczył się w pobliże schodów prowadzących na pierwsze piętro. Tam zaczął zaczepiać mijających go uczestników zabawy. Coś do nich mówił. Jednak żaden z gości nie był w stanie nawet wywnioskować, czy pijany Staszek coś im oznajmia, czy raczej się tylko o coś pyta. Staszek, wyraźnie świadomy swojej niemocy słownej, w pewnym momencie postanowił przerzucić się na mowę ciała, a jego gesty, w przeciwieństwie do jego wymowy, nie pozostawiały już żadnych złudzeń i świadczyły o tym, że Staszek zamierza się zabawić. Sygnały, jakie wysyłał mijającym go ludziom, były niezwykle łatwe do zrozumienia.
Zaczepionym dżentelmenom proponował pojedynek na pięści, paniom miłosne amory. Takie zachowanie nie mogło pozostać bez echa. Portier postanowił interweniować. Najgrzeczniej jak tylko potrafił, zaproponował pijanemu mężczyźnie, aby opuścił hotel, na co ten bez sprzeciwu się zgodził, a za swoje nieobyczajne zachowanie nawet przeprosił. Gdyby całe opisane zajście zakończyło się właśnie w taki sposób, no to pewnie zostałoby uznane za bardzo zabawny incydent. Przez jakiś czas taksówkarze opowiadaliby swoim klientom śmieszne anegdotki o nawalonym młodzieńcu, który niespodziewanie zakłócił karnawałową zabawę i który, zaczepiając innych gości, nie mógł się ostatecznie zdecydować, czy bardziej woli zaprezentować swoje umiejętności w sztuce walki, czy w sztuce miłości. Tak się jednak nie stało, a dalsze wydarzenia wkrótce uzmysłowiły wszystkim, że pijany, nieproszony gość nie był zwykłym, pijanym, nieproszonym gościem. Odprowadzony pod główne wejście hotelu Staszek nieoczekiwanie został lekko szturchnięty łokciem przez wchodzącego z ulicy mężczyznę. Zupełnie niechcący i całkowicie przypadkowo. Jednak Staszek potraktował całe zajście bardzo, bardzo poważnie. Niemal jako zamach na jego życie. Był rozwścieczony, zaczął głośno się awanturować. Wymachiwał pięściami. Groził pobiciem każdemu, kto się tylko do niego zbliżył. Wtedy do akcji wkroczył jeden z taksówkarzy. Chciał pobić awanturnika, ale powstrzymał go portier. Nie chcąc dokonywać na pijanym samosądu, postanowił wezwać policję. Kilka minut później na miejscu był już posterunkowy Mieciński. Od razu zacząłem się rozglądać za intruzem. Widząc, że goście tłoczyli się przed wejściem do hotelu, wszedłem do środka. Tam portier opisał mi wszystkie szczegóły zajścia. Wskazał też wojowniczego przybysza, który w międzyczasie zdołał opuścić hotel. Wychodząc za nim, zamieniłem jeszcze słówko z restauratorem, który potwierdził wersję portiera. Po zebraniu wszystkich informacji, posterunkowy postanowił zatrzymać tego awanturnika. Zobaczył go stojącego kilkanaście metrów od hotelu. Staszek był sam. Z trudem udawało mu się utrzymać równowagę. Wydawało się jednak, że jest już spokojny i opanowany. Policjant poszedł w jego stronę. Zbliżając się do pijanego mężczyzny na odległość 4 kroków, poprosił o okazanie dokumentów. Odpowiedź Staszka była natychmiastowa. Szybkim ruchem włożył rękę do kieszeni płaszcza. Jednak zamiast dowodu tożsamości wyjął rewolwer. Posterunkowy Mieciński zobaczył wycelowaną w siebie lufę. Nie zdążył jednak zareagować. W chwili, gdy sięgnął do kabury, aby wyjąć broń, padło w jego stronę 6 strzałów. Z powodu alkoholowego upojenia napastnik nie był w stanie dobrze wycelować. 5 razy chybił, ale 6. kula trafiła policjanta w twarz. Przebiła policzek i wyszła tuż przy uchu, wybijając po drodze kilka zębów. Ranny posterunkowy upadł na ziemię. Gdy tylko Staszek zaczął uciekać, zakrwawiony policjant zerwał się na równe nogi i zaczął go gonić. Do pościgu natychmiast włączyli się także stojący przy hotelu taksówkarze. Na widok ścigających mężczyzn, pijany rewolwerowiec, biegnąc, próbował przeładować broń. Na szczęście nie zdążył już zrobić z niej użytku. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów został dogoniony przez bohaterskiego szofera o nazwisku Międzybrocki, który zabiegł mu drogę i podstawił nogę. Napastnik upadł na bruk. Równocześnie do bandyty doskoczył restaurator Rączka i wyrwał mu z ręki broń. Na pomoc pospieszyli również taksówkarze. Zanim dobiegł do nich ranny policjant, awanturnika pobito do krwi. Robiono mu też wymówki, że mógł zabić funkcjonariusza na służbie. Sądzono bowiem początkowo, że uczynił to w stanie pijanym, nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy biegnący resztką sił ranny posterunkowy znowu upadł na ziemię, zajęli się nim przypadkowi przechodnie.
udzielili mu niezbędnej pomocy i powiadomili pogotowie. W tym czasie taksówkarz osobiście odprowadził pijanego bandytę do miejscowego komisariatu policji. Dumni z siebie, po drodze kilka razy wymierzyli schwytanemu mężczyźnie społeczną sprawiedliwość za pomocą pięści. Dyżurny policjant najpierw wysłuchał relacji taksówkarzy. Później zapytał pijanego i mocno pobitego mężczyznę, jak się nazywa. Aresztowany przedstawił się z nieukrywaną dumą w głosie. Jestem Florian Nikifor Maruszeczko. Po tych słowach na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Słysząc taką odpowiedź, policjant zbladł. Nie mógł uwierzyć, że w jego ręce trafił właśnie człowiek, którego od ponad pół roku szukała cała polska policja. Choć dziś nazwisko Maruszeczko wielu osobom kompletnie nic nie mówi, no to przed wojną w Polsce znali go wszyscy, ale tylko niewielu wiedziało, jak on wygląda. O jego bandyckich wyczynach krążyły prawdziwe legendy. Donosiła o tym ówczesna prasa, a dziennikarze odmieniali jego nazwisko przez wszystkie przypadki. W drugiej połowie 1937 roku stał się najsłynniejszym, a jednocześnie najgroźniejszym zbrodniarzem II Rzeczypospolitej. A jeszcze długo po wojnie niektóre śląskie matki straszyły swoje dzieci, że jeśli nie będą grzeczne, to skończą jak ten zbój Maruszeczko. Warto więc przypomnieć, kim był i co robił ten słynny bandyta, zanim postanowił wziąć udział w karnawałowej zabawie, która ostatecznie zakończyła się jego aresztowaniem. Nikifor Maruszeczko urodził się 16 marca 1912 roku w Korzenicy w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Nikifor był nieślubnym synem Katarzyny Maruszeczko i Mikołaja Sikory. Para pobrała się dopiero kilka lat później. Oboje byli miejscowymi rolnikami i wiodło im się całkiem dobrze. Matka dbała o syna, posyłała do szkoły i starała się wychować na pracowitego człowieka. Początkowo Nikifor był dobrym dzieckiem. Gdy tylko mógł, pomagał rodzicom w pracach polowych. Jednak na początku lat 30. XX wieku sytuacja materialna rodziny zaczęła się gwałtownie pogarszać. W czasie krajowego kryzysu na gospodarstwie liczyła się każda para rąk do pracy. 11-letni Maruszeczko musiał zrezygnować z chodzenia do szkoły. Zresztą i tak niewiele mu ona dała, bo kończąc swoją przygodę z edukacją, nadal nie umiał ani czytać, ani pisać. W pole wychodził o świcie, do chałupy wracał późnym wieczorem i szybko stwierdził, że takie życie mu nie odpowiada. Pewnego dnia zbuntował się przeciwko ojcu. Zapowiedział, że nie będzie tak ciężko pracować. Surowy ojciec nie zamierzał trzymać w domu takiego darmozjada. Postawił więc synowi ultimatum. Albo praca na równi ze wszystkimi członkami rodziny, albo wyprowadzka z domu. Nikifor bez namysłu wybrał tę drugą opcję. Kilka dni później wyjechał z rodzinnej wsi, by szukać szczęścia w mieście. Zamieszkał w Jarosławiu, gdzie pod swoje skrzydła wziął go jeden z krewnych matki. Człowiek ten o wychowaniu dzieci najwyraźniej wiedział niewiele, bo od samego początku 11-latek dostał od niego zielone światło na samodzielne dokonywanie życiowych wyborów. Po namowie nowo poznanych kolegów postanowił zostać ulicznym grajkiem. Choć kilku śpiewających pod oknami nastolatków wzbudzało spore zainteresowanie mieszkańców, zarobku mieli z tego niewiele. Nieco lepsze pieniądze dawało sprzedawanie gazet, ale i tak nie wystarczały one nawet na podstawowe potrzeby. Szukając szczęścia, Maruszeczko coraz częściej zaczął zmieniać miejsce zamieszkania. Po krótkim pobycie w Przemyślu zameldował się we Lwowie. Tam jednak nie mógł znaleźć pracy. Aby zaspokoić głód, zaczął kraść. Najpierw jedzenie na miejskim targowisku, później portfele ludzi. Musiał przy tym zdradzać pewien talent, bo szybko wpadł w oko grupie miejscowych rzezimieszków.
Młodocianie przestępcy zaproponowali mu przyłączenie się do ich gangu oraz sprawiedliwy podział łupów. Do swojego rodzinnego domu wrócił tylko raz, na pogrzeb matki w 1927 roku. Spędził wtedy we wsi kilka tygodni, a następnie wyjechał do Krakowa. Tam szybko nawiązał liczne znajomości z przestępczym półświatkiem. Na pewno pomógł mu złodziejski fach, który zdobył we Lwowie. Obracając się między podejrzanymi osobnikami, zaczął z nimi chodzić na złodziejskie wyprawy. Początkowo stawiany był wyłącznie na straży, później dostawał inne, bardziej zaszczytne funkcje. Gdy się już wprawił i usamodzielnił, zaczął pracować sam na siebie. Wkrótce wyspecjalizował się we włamaniach do prywatnych domów. Nie było zamka, którego nie otworzyłby za pomocą wytrychu. Kilka razy wpadł w ręce krakowskich stróżów prawa. Był jednak nieletni, więc policjanci początkowo puszczali go wolno. Na pożegnanie zazwyczaj słyszał od nich co najwyżej pouczenie i obietnicę, że następnym razem to się doigra. On nic sobie z tych słów nie robił, po czym, jak gdyby nigdy nic, wracał do swojego zawodu. Miarka przebrała się w roku 1929. Wtedy 17-letni Nikifor po raz pierwszy usłyszał wyrok. 2 lata bezwzględnego więzienia. Odsiedział go w celi dla nieletnich krakowskiego więzienia. Wyszedł zgodnie z terminem, ale bogatszy o nową umiejętność. Podczas odsiadki nauczył się pisać i czytać. Po odzyskaniu wolności, dorosły już Maruszeczko nie zamierzał rezygnować ze złodziejskiego fachu. Uznał jednak, że Kraków nie jest dla niego bezpieczny. Podobnie jak każde inne miasto, w którym zatrzyma się na stałe. Postanowił więc, że od tej chwili nigdzie nie zagrzeje miejsca na dłużej. Tak zaczął się podróżniczy okres życia tego słynnego, przedwojennego bandyty. Najpierw odwiedzał bliższe mu miasta. Katowice, Cieszyn, Bielsko. Z czasem zaczął decydować się na coraz dalsze wypady. Głównie upodobał sobie województwo poznańskie oraz Pomorze. Polskę zwiedził wszerz i wzdłuż, okradając mieszkańców wszystkich większych miast, z wyjątkiem Wilna. Tam nigdy nie zawitał. Swoje podróże odbywał zwykle w towarzystwie jakiegoś kolegi, ponieważ nie lubił samotnych wyjazdów. Niespokojna natura pchała go ciągle z miejsca na miejsce, a że był bardzo ciekawy świata, wkrótce zaczął szukać nowych wrażeń poza granicą kraju. W Czechosłowacji kradł przez 2 lata, głównie we wschodniej części kraju. Połowę tego okresu przesiedział w tamtejszych więzieniach. W roku 1934 wrócił do Polski. Jego bazą wypadową stał się Kraków, do którego zawsze wracał. Gdy rok później wyjechał do Berlina, miał dopiero 22 lata, a na swoim koncie już 5 odsiadek. W Niemczech zabawił 2 lata. I choć zjeździł połowę kraju, mimo to ani razu nie wpadł w ręce niemieckiej policji. Mniej szczęścia miał w swojej ojczyźnie. Gdy postanowił wrócić, zatrzymano go w Bytomiu. Zamiast dokumentów, policjanci znaleźli przy nim pokaźną liczbę najróżniejszych wytrychów. To wystarczyło, aby go zatrzymać. Po kilku dniach wyszedł z aresztu, ponieważ policji nie udało się przypisać mu żadnej kradzieży. W maju 1937 roku ponownie opuścił Polskę. Tym razem na swój cel wybrał Wiedeń. Tam został cieszonkowcem w tramwajach. Wiodło mu się całkiem dobrze. Być może z tego powodu stracił czujność. Pewnego wieczoru jeden z pasażerów poczuł w swojej kieszeni jego dłoń. Narobił przy tym takiego hałasu, że spanikowany złodziej uciekł, wyskakując z jadącego tramwaju. Pech chciał, że wyskoczył tuż przy stojącym na ulicy policjancie. Funkcjonariusz ruszył za nim w pościg. Wkrótce dołączyło do niego kilku innych austriackich policjantów. Przebiegając przez tory kolejowe, zauważył jadący pociąg towarowy. Nie myśląc długo, wskoczył do jednego z wagonów.
Ścigający go policjanci mogli tylko obserwować, jak skład pociągu znika za zakrętem razem ze złodziejem, którego gonili. 2 godziny później pociąg był już w Czechosłowacji, o czym Maruszeczko nawet nie wiedział. Nie miał też pojęcia, że zmierza on w kierunku polskiej granicy. Spał jak zabity, zmęczony wyczerpującą ucieczką, ukryty gdzieś pomiędzy wielkimi pakami. Gdy się obudził, z ogromnym zdumieniem stwierdził, że pociąg stoi na stacji granicznej w Zebrzydowicach. Wokół kręcili się polscy celnicy. Wykorzystując poranną mgłę, Maruszeczko wyskoczył z wagonu i niezauważony przez nikogo ruszył przed siebie. Znowu był w Polsce, choć wcale tego nie planował. Pieszo doszedł do najbliższej stacji kolejowej i wsiadł do stojącego tam pociągu, który jechał do Katowic. I nadal był aktywny jako złodziej. Ograniczał się jednak do drobnych kradzieży, głównie w okolicznych wsiach. Jesienią 1937 roku przeniósł się na Śląsk. Podczas jednego ze swoich nocnych włamań trafił do domu oficera Straży Granicznej. Razem ze znalezionymi na miejscu pieniędzmi, Maruszeczko zabrał rewolwer gospodarza. Ten skok całkowicie go zmienił. Do tej pory był on jedynie nieuzbrojonym złodziejem. Zdobyta broń sprawiła, że został groźnym bandytą. Już wkrótce na jego koncie pojawiła się pierwsza ofiara. Był nią niejaki Jerzy Roter. Oficjalnie bezrobotny, ale w przestępczym półświatku Katowic, znany jako Alfons wielu miejscowych prostytutek. Od pewnego czasu z usług takich kobiet Maruszeczko korzystał dosyć często. Nocą 26 października 1937 roku postanowił jednak nie zapłacić za otrzymaną usługę. Uliczna pani poskarżyła się Roterowi. Ten postanowił wyegzekwować należną zapłatę. Maruszeczko zamiast pieniędzy posłał mu 2 kule. Alfons zginął na miejscu, a zabójca zbiegł. Podczas ucieczki natknął się na wracającego z pracy woźnego sądu apelacyjnego. W panujących ciemnościach Maruszeczko pomylił jego służbowe ubranie z policyjnym mundurem. Sądząc, że mijany człowiek zamierza go aresztować, wystrzelił w jego pierś. Woźny na szczęście przeżył. Dzięki jego zeznaniom udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy. Prostytutka znała jego imię i nazwisko. Następnego dnia za Maruszeczką wystawiono list gończy. Tym razem nie był on już poszukiwany za kradzieże, ale za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Dalsza kariera Nikifora potoczyła się już błyskawicznie. Przeniósł się do Krakowa, gdzie dokonał kilku napadów z bronią w ręku. Jego ulubionym celem stały się punkty gastronomiczne. 1 listopada pojawił się w restauracji w Białej, gdzie podczas rabunku postrzelił jednego z gości. Z każdym dniem stawał się coraz bardziej bezwzględny i coraz groźniejszy. 5 listopada okradł krakowską restaurację Kemlera i Hasa. W pościg za nim ruszył obecny na miejscu policjant Władysław Jung. Maruszeczko zastrzelił go z zimną krwią, a następnie zbiegł do powiatu wadowickiego. Po tej ucieczce dobrał sobie 2 wspólników, Władysława Sporzyńskiego i Józefa Kaszewiaka. Po dokonaniu przez nich 2 napadów w Krakowie namierzyliśmy bandę niedaleko Wadowic. Między nami a bandytami wywiązała się wtedy strzelanina. Sporzyński został ranny i wkrótce zmarł. Maruszeczko z Kaszewiakiem uciekli. Prasa zaczęła rozpisywać się o jego zbrodniczych dokonaniach. Publikowała też jego rysopis. Za głowę bandyty wyznaczono wysoką nagrodę pieniężną. Policjanci zapewniali, że jego schwytanie będzie tylko kwestią czasu, a mimo to Maruszeczko wciąż pozostawał nieuchwytny. W nocy z 5 na 6 grudnia duet morderców
dokonał krwawego napadu na restaurację w Załężu, niedaleko Katowic. W jego trakcie ciężko ranili małżeństwo właścicieli oraz przypadkowego świadka. Kilka dni później, wskutek odniesionych ran, zmarła w szpitalu żona restauratora. 10 dni później poszukiwani przestępcy dokonali kolejnego zabójstwa. Tym razem w Warszawie, skąd pochodził wspólnik Maruszeczki. Ofiarą był warszawski policjant. Gazety w całym kraju nieustannie publikowały doniesienia związane z pościgiem za groźnym duetem. Na terenie całej Warszawy dokonano szeregu obław w znanych melinach złodziejskich, restauracjach i kawiarenkach. Wszędzie tam, gdzie schodzi się świat przestępczy. Nawet w noclegowniach dla bezdomnych. Ogółem zatrzymano 286 podejrzanych. Wszystkich przewieziono do urzędu śledczego. Należy wierzyć, że ujęcie krwawych zbirów jest kwestią najbliższych godzin. Ostatnie zdanie komunikatu opublikowanego w Ilustrowanej Gazecie Śląskiej było jedynie pobożnym życzeniem redaktora, ponieważ policja czuła się coraz bardziej bezradna. A jeśli już udało się namierzyć poszukiwanych, ci z niesłychaną łatwością unikali zastawianych na nich policyjnych pułapek. Na kolejny ślad osławionych przestępców policja trafiła w połowie grudnia 1937 roku. Obaj ukrywali się na Mazowszu. W zaplanowanej obławie udział wzięło ponad 200 funkcjonariuszy. Przez kilka dni Maruszeczce i Kaszewiakowi udawało się skutecznie ukrywać. Szczęście odwróciło się od nich 16 grudnia. Bandyci zostali otoczeni w lesie nieopodal Szydłowca. Wywiązała się strzelanina, podczas której ranny został wspólnik Nikifora. Kaszewiaka aresztowano, ale zmarł kilka dni później w szpitalu. Tymczasem Maruszeczko zniknął bez śladu. Po tym, jak policjanci odnaleźli podziurawiony przez kulę jego płaszcz, uznano, że został ciężko ranny i nawet jeśli jakimś cudem wciąż żyje, to jego dni i tak są już policzone. Później w prasie pojawiły się nawet doniesienia, że słynny ranny bandyta zmarł w lesie w czasie mrozów, jakie wtedy panowały w Polsce. 7 stycznia 1938 roku Maruszeczko osobiście zdementował plotki o swojej śmierci. Tego dnia napadł on, tym razem w pojedynkę, na sklep z artykułami tytoniowymi w Białej. Policjanci znów ruszyli w pościg. Ich informatorzy wskazywali, że prawdopodobnie uciekł albo do Katowic, albo do Krakowa. I właśnie w tych miastach funkcjonariusze przeczesywali każdą potencjalną kryjówkę. Nikt nie spodziewał się, że Maruszeczko postanowił zrobić sobie krótki urlop. W trakcie następnego tygodnia zaprzyjaźnił się on z miejscowym fryzjerem, Jakubem, któremu przedstawił się jako Staszek. Obaj zrobili sobie nawet wspólne zdjęcia, na których wypisali serdeczne dedykacje. Po kilku dniach alkoholowych maratonów, w trakcie których żaden z nich nie trzeźwiał, Nikifor zaprosił Jakuba na zabawę karnawałową do hotelu pod Orłem. Zakończyła się ona próbą zabójstwa policjanta na służbie oraz natychmiastowym aresztowaniem Maruszeczki. Pomimo tego, że Maruszeczko zdradził swoją tożsamość policjantom, ci mieli wielkie trudności z rozpoznaniem go. Zakrwawiona i opuchnięta od ciosów taksówkarzy twarz bandyty bardzo różniła się od zdjęcia na liście gończym. Dopiero jego charakterystyczna blizna na twarzy pozwoliła nam rozpoznać tego krwawego zbira. Gdy zrozumiał, że już nam się nie wywinie, z wielkim cynizmem przyznał się do wszystkich swoich zbrodni. Jednocześnie zapewnił nas, że gdyby nie jego pociąg do alkoholu, to nigdy byśmy go nie złapali. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu Maruszeczkę przewieziono do więzienia sądowego w Wadowicach. Proces tego słynnego bandyty rozpoczął się 22 lutego 1938 roku. Jego przebieg z uwagą śledzili dziennikarze w całym kraju.
Siedzący na ławie oskarżonych młody mężczyzna swoim wyglądem w niczym nie przypominał groźnego mordercy znanego z pierwszych stron gazet. Zwracano uwagę zwłaszcza na jego dziecięcą twarz i łagodne spojrzenie. Przed sądem oskarżony przyznał, że zaczął zabijać z powodu uzależnienia od alkoholu. Tłumaczył, że to wódka go zniszczyła i gdyby nie ona, to na pewno dalej byłby zwykłym złodziejem i kieszonkowcem. Zapytany, czy żałuje swoich ofiar, z rozbrajającą szczerością stwierdził, że tak, ale tylko tych cywilnych. Zabitych przez siebie policjantów nie żałował, bo jak przyznał, stale go tylko prześladowali. A zgodnie z jego własnymi słowami, z nim żartów nie było. Kto go gonił, ten szukał śmierci. Przez cały trwający proces Maruszeczko był niezwykle opanowany i rzeczowo odpowiadał na każde postawione mu pytanie. Był świadomy, jaka kara mu groziła za zabójstwo 4 osób, w tym 2 policjantów. I taki właśnie wyrok usłyszał, gdy w końcu został uznany winnym wszystkich czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia. Kara śmierci przez powieszenie. Nie znaleziono żadnych okoliczności łagodzących. Sąd Najwyższy podtrzymał ten wyrok, a prezydent nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski. Nikifor Maruszeczko na szubienicy stanął 8 sierpnia 1938 roku. Choć miał wtedy zaledwie 26 lat, uznawany był wówczas za jednego z najgroźniejszych przestępców swoich czasów. Postrach Podhala. Nazywał się Andrzej Szczerba Bazaliński. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził, ale wszystko wskazuje na to, że przyszedł na świat w roku 1899 lub 1900. Z dostępnych informacji wynika, że pochodził ze Sromowców Wyżnych, dziś małopolskiej wsi w powiecie nowotarskim, wtedy jeszcze znajdującej się w granicach zaboru austriackiego. Jego dzieciństwo jest owiane tajemnicą. Wiadomo, że jego ojciec był rodowitym góralem ze Zakopanego, a matka cyganką ze Spisza. Miał młodszego brata. Prawdopodobnie przynajmniej raz rodzina zmieniła miejsce zamieszkania. Czym się zajmowali? Być może rolnictwem, tak jak większość mieszkańców tamtego regionu, a być może czymś zupełnie innym i niekoniecznie zgodnym z prawem. Andrzej dorastał w niepewnych czasach. Miał 14-15 lat, kiedy wybuchła I wojna światowa. Kiedy dobiegła końca i Polska odzyskała niepodległość, nowa rzeczywistość daleka była od kolorowej. Bieda, bezrobocie i poczucie, że każdy jest zdany tak naprawdę wyłącznie na siebie, budziły frustrację u każdego. A to sprawiało, że obywatele czasami decydowali się na desperackie czyny. W 20-leciu międzywojennym liczba przestępstw, kradzieży i rozbojów z roku na rok wzrastała. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrywano się m.in. w czynnikach ekonomicznych. Andrzej w wieku tych 18-19 lat miał już przestępcze doświadczenie i chętnie dalej je wykorzystywał. Od zawsze sprawiał problemy. Sąsiedzi za nim nie przepadali. To przez niego ginęły im owce, kury, bydło czy konie. Początkowo działał sam, ale później pobliskie domostwa były nawiedzane przez kilkuosobową grupę nieletnich złodziejaszków. Andrzej i jego wspólnicy wykazywali się dość sporym sprytem. Wiedzieli, kiedy zaatakować. Zazwyczaj robili to pod osłoną nocy, kiedy gospodarze słodko spali i nie mieli pojęcia, czy ktoś wtargnął na ich gospodarstwo. Po przebudzeniu czekała ich niemiła niespodzianka. Początkowo tożsamość bandytów nie była tak oczywista, ale z czasem już wszyscy wiedzieli, kto za nimi stał. Złodzieje stali się zuchwali, przez to stracili czujność. Kiedy przestępstwo uchodziło komuś płazem, nierzadko w umyśle takiej osoby pojawiało się przekonanie, że skoro raz mu się udało, to już zawsze tak będzie, że sprawiedliwość nigdy go nie dosięgnie. Po pewnym czasie Andrzej i jego banda przestali zadowalać się przywłaszczaniem cudzych zwierząt.
Co prawda mogli nieco zarobić na ich sprzedaży, ale wraz z wiekiem rósł apetyt na coś więcej. Coraz częściej i chętniej wynosili pieniądze i inne kosztowności. Kiedy trzeba było, grozili i dopuszczali się aktów przemocy. Pokazywali wtedy swoją znacznie brutalniejszą stronę. Andrzej nie wyglądał na silnego, ale kilkukrotnie udowodnił, że pozory mogą mylić. Niektórzy się o tym przekonali dosłownie na własnej skórze. Już jako młodzieniec nie znał litości. Był bezwzględny, a jego ofiarą mógł stać się każdy, nawet najbliższy sąsiad. Nie oszczędzał nikogo, dlatego ludzie się go bali i często woleli nie zgłaszać popełnionych przez niego przestępstw na policję. Andrzej i jego banda mogliby się zemścić, wrócić do danego gospodarstwa i zasiać totalne spustoszenie. Nie był szczególnie przystojny, ale na brak powodzenia u kobiet nie narzekał. Być może to łatka niebezpiecznego bandziora była dla niektórych dam pociągająca. Całkiem możliwe, że przyciągał panny o równie buntowniczej naturze i złodziejskim drygu. W każdym razie oczarował niejaką Anielę. O niej również niewiele wiemy. Niektóre źródła podają, że została jego żoną, jednak najprawdopodobniej nigdy nie wzięli ślubu. Mieli natomiast jednego syna. Andrzej żył w przeświadczeniu, że jest nieuchwytny, ale pewnego razu w 1921 roku nie udało mu się zbiec z miejsca przestępstwa. Miał wówczas 20 parę lat. Złapano go i postawiono zarzuty włamania i kradzieży. Krótko później skazano na karę 8 lat ciężkiego więzienia. Wyrok odbył w placówce w Nowym Targu. Długo wyczekiwane wyjście na wolność nastąpiło w 1929 roku. Mógł wrócić do kochanki i syna. Pobyt za kratami dał mu się mocno we znaki. Nie chciał tam już nigdy trafić. Jednak nie planował zmienić swojego zachowania i postępowania. 8 lat bez rabowania wydawało się długim okresem. Zdecydowanie za długim jak dla niego. Dlatego, kiedy znowu zjawił się w rodzinnych stronach, każdemu to zakomunikował w prosty i szybki sposób. Znowu popełnił przestępstwo. Nie działał sam, ale stał na czele. Był tak zwanym hersztem bandy. Do grupy, poza jego Anielą i ich nieletnim synem Staśkiem, należał brat przywódcy Jan i jego konkubina Maria oraz znajomy Maciej. Bandyci mieli broń palną. Czasami napadali pojedyncze domostwa. Innym razem ich atak obejmował całą osadę. Za cel obierali też przypadkowych podróżnych, których potrafili dotkliwie pobić i odebrać im wszystko, co mieli przy sobie. Przemieszczali się po podchalu. Mieli konie, które prawdopodobnie ukradli jakiemuś gospodarzowi, więc mogli dotrzeć, gdzie tylko chcieli. To również umożliwiało im szybką i sprawną ucieczkę. Było jeszcze gorzej niż przed jego odsiadką. Ofiary włamań i kradzieży domagały się sprawiedliwości, ale grupa bandytów wydawała się nieuchwytna. Dlatego górale współpracowali ze śledczymi. Wspólnymi siłami urządzano obławy, które niestety nie przynosiły wymarzonych rezultatów. Sprawcy skutecznie się ukrywali. Na początku października 1930 roku postrach Podhala wraz ze wspólnikami wyruszył na kolejną akcję. Plan był prosty. Przybędą, włamią się, wyniosą łupy, potem wskoczą na grzbiety swoich koni i uciekną hen daleko. Początkowo nic nie wskazywało na to, że coś miałoby pójść nie tak. Tamtej nocy szczęście wyjątkowo im nie dopisało. Zanim zbiegli, zjawili się tam stróże prawa. Być może dostali od kogoś informację, dzięki której przyjechali w porę na miejsce przestępstwa. Szczegóły akcji policyjnej nie są znane. Nigdzie nie podano też informacji, co konkretnie było celem złodziei. Wiadomo natomiast, że dwoje przestępców uciekło, Jan i Maria. Andrzej ponownie znalazł się w miejscu, do którego tak bardzo nie chciał wrócić. Przewieziono go do Nowego Targu. Wspomnienia 8 spędzonych tam lat z pewnością nie należały do najprzyjemniejszych. Musiał się jakoś wydostać. Dogadał się ze współosadzonymi z jednej celi. Stworzyli kilkuosobową grupę.
on stał na jej czele. Wspólnie obmyślili plan ucieczki. Potrzebowali żelaznych prętów. Był tylko jeden sposób, aby je zdobyć. Trzeba było je wyłamać z łóżka. Kiedy w nocy z 15 na 16 października w końcu udało mu się to zrobić, wykorzystał je do wykonania wyłomu w murze, co otworzyło przed nim drogę ucieczki. Strażnicy dość szybko zorientowali się o zniknięciu kilku więźniów. Natychmiast zorganizowano pościg, ale nie udało się ich złapać. Policjanci podejrzewali, że zgraja ukryła się w lesie. Na terenach, których policja nie znała zbyt dobrze, ale sławny zbój znał doskonale. Mężczyzna znowu miał nad nimi przewagę. Z doniesień prasowych wynika, że tym razem atakował domostwa i osady znajdujące się blisko granicy z Czechosłowacją. Nowi wspólnicy Herszta działali z nim, ale wkrótce zostali złapani i wrócili do więzienia. Przywódca jednak w dalszym ciągu cieszył się wolnością. Policja deptała mu po piętach, dlatego uciekinier podjął ważną decyzję. Przeszedł na czechosłowacką stronę i stał się postrachem tamtejszych mieszkańców. Od tamtejszych władz dostaliśmy informację, że w grę nie wchodziły już tylko włamania i kradzieże. Andrzej, który był uzbrojony w broń palną, groził jej użyciem tym, którzy stanęli na jego drodze. Nie wiadomo nic o śmiertelnych ofiarach postrzału, przynajmniej jeśli chodzi o cywilów. Jakiś czas później pojawiła się nadzieja, że czechosłowaccy mundurowi złapią tego niebezpiecznego zbiega. Pewnej nocy kilka grup funkcjonariuszy próbowało dopaść Andrzeja. W pewnym momencie Polak został otoczony niemal z każdej strony. Wydawało się, że nie miał już żadnej możliwości ucieczki. I pewnie dlatego zdecydował się na ten desperacki krok. Stojąc na wysokiej skale, skoczył w głęboki dół. W ten sposób ścigający stracili go z pola widzenia. Przestępcy nic poważnego się nie stało. Z relacji w tygodniku pod tytułem Tajny detektyw wynika, że dwóch czechosłowackich żandarmów próbowało go zlokalizować, ale on znowu okazał się szybszy. Kiedy pierwszy ich spostrzegł, po prostu obu zastrzelił. Funkcjonariusze zginęli na miejscu. Był to przełomowy moment w przestępczej karierze Andrzeja. Wielokrotnie dokonał kradzieży z włamaniem. Zasłynął ze swojej brutalności i bezwzględności. Potrafił uderzyć kogoś pięścią. Nie rozstawał się ze swoją bronią. Groził ludziom, że ich zabije, jeśli nie puszczą go wolno. Jednak nigdy wcześniej nie spełnił tych słów. Pogoń za przestępcą stała się jeszcze bardziej intensywna. Dokonał podwójnego zabójstwa w obcym państwie. To musiało go w jakimś stopniu przestraszyć, bo z dostępnych informacji wynika, że po tym zdarzeniu opuścił Czechosłowację. Wrócił do domu. Apetyt na odbieranie innym ich własności nie zmalał. Za to wzrosła w nim agresja. W nocy z 22 na 23 listopada 1930 roku, wybierając się na kolejne łowy, wziął ze sobą nie broń palną, a siekierę. Jego celem stał się dom w Zoniówce. Dziś jest to część Zakopanego, ale w tamtym czasie była to pobliska wioska. Mężczyzna podobno przez jakiś czas tam mieszkał, ale nie wiadomo, czy w dzieciństwie, czy już w dorosłym życiu. Tamtej nocy wybrał konkretny dom. Znał mieszkającą w nim rodzinę, podejrzewał, że znajdzie tam kosztowności. Założył, że w góralskiej chacie będzie pewnie tylko jedna osoba, w dodatku śpiąca i bezbronna. Drzwi wyłamał siekierą. Kiedy wszedł do środka, zauważył stojącą postać, kobietę. W izbie było ciemno, więc staruszka trzymała w dłoni zapaloną zapałkę. Uważnie przyjrzała się włamywaczowi. On, po jej wyrazie twarzy, zrozumiał, że go rozpoznała. Właścicielka domu próbowała stawić opór. Żądała, by wyszedł. Powiedziała, że i tak nie znajdzie u niej nic wartościowego. Okoliczni mieszkańcy często powtarzali, że pani Regina to dobrze sytuowana wdowa. Andrzej był przekonany, że w należącej do niej niewielkiej posiadłości natknie się na pieniądze i rzeczy o znacznej wartości.
musiał jednak pozbyć się problemu, który stanął mu na drodze. Wykorzystał przyniesioną ze sobą siekierę. Uniósł ją w górę, zamachnął i uderzył staruszkę w głowę. Polała się krew. Ofiara runęła na podłogę i nie ruszała się. Wszystko wskazywało, że wydała z siebie ostatni dech. Wtedy napastnik zorientował się, że nie wziął pod uwagę jednego. Regina miała przecież służącą, Annę. Pracownica spała w tej samej izbie, w której doszło do ataku, dosłownie kilka metrów dalej, ale hałas jej nie zbudził. Mimo to bandyta podszedł do kobiety i uderzył ją siekierą z całych sił. Ale na tym przeszkody się nie skończyły. Tej nocy w domu nocowali także wnukowie staruszki, 9-letni Janek i 12-letni Jędrek. Chłopcy również zostali zaatakowani. Przekonany, że odebrał życie czterem osobom, mógł w końcu przystąpić do tego, po co w ogóle tam przyszedł. Splądrował dom w poszukiwaniu kosztowności. Porozbijał skrzynie i szafki, w których jego zdaniem ukryto skarby. Udało mu się trafić na kilka wartościowych łupów. Zanim wyszedł, postanowił pozbyć się śladów dokonanej zbrodni. Do głowy przyszedł mu jeden pomysł. Wzniecenie pożaru. Ogień miał strawić wszystko. Zwłoki, meble, krew. Stwierdził, że śledczy mogliby wziąć zabójstwo czterech osób za nieszczęśliwy wypadek. Dlatego wszedł na strych i podpalił leżące tam siano. Trzeba przyznać, że wykazał się pewnym sprytem, ale jednocześnie błędnie założył, że wszystkich zabił. Nie zdawał sobie sprawy, że jedna z ofiar ocknęła się chwilę po ataku. Przeżył starszy chłopiec. Kompletnie obolały i zakrwawiony w dodatku, miał problemy z oddychaniem, kiedy pojawił się dym i ogień. Ale resztkami sił udało mu się wyjść na zewnątrz. Wraz z rodzicami i młodszym bratem mieszkał niedaleko, zaledwie 100 metrów od babci. Cudem dotarł do swojego domu. Ledwo trzymające się na nogach dziecko obudziło dwójkę dorosłych. Ojciec od razu pobiegł do płonącego budynku. Ryzykując własnym życiem, wszedł do środka. Wyniósł matkę, jej służącą i syna. Anna już nie żyła, ale Regina i Janek wciąż oddychali. Oboje trafili do szpitala. Niestety, kilka godzin później, 9-latek zmarł w wyniku odniesionych ran. Starsza kobieta doznała poważnych obrażeń czaszki. Kiedy jakiś czas później złożyła zeznania, nie miała wątpliwości, kto ją zaatakował. Powiedziała, że do jej domu włamał się nie kto inny, jak Andrzej Szczerba Bazaliński. Wnuk Reginy podał rysopis napastnika, który idealnie pasował do wyglądu poszukiwanego. Okazało się, że kiedy sprawca podszedł do jego łóżka, jeszcze zanim go uderzył, chłopiec ocknął się. Choć wszystko działo się szybko, miał okazję mu się przyjrzeć. W prasie nie wspomniano nic o żadnych innych dowodach świadczących o jego winie, choć niewątpliwie je zgromadzono. Skupiano się na zeznaniach żyjących ofiar, ale śledczy nie mieli wątpliwości, że to właśnie postrach z Podhala był sprawcą. Założyli, że zastrzelenie mundurowych poza granicami kraju pozbawiło go wszelkich hamulców. Rozpoczęto kolejne poszukiwanie już nie tylko złodzieja, ale teraz zabójcy. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że zmiana pory roku i nadejście mrozów zadziałają na ich korzyść. Uważali, że zbieg ukrywał się gdzieś w lesie. Tyle, że to były dość rozległe tereny. Założyli jednak, że w końcu skończy mu się jedzenie i woda. Będzie szukał do nich dostępu. Z głodu i pragnienia mógłby stracić czujność, a nawet kontakt z rzeczywistością. Przez kilka tygodni policja nie natrafiła na żaden ślad, ale on musiał przecież gdzieś spać. Podejrzewano, że noclegi urządzał w szałasach. Dopiero po jakimś czasie, w Dolinie Roztoki, stróże prawa odnaleźli porzucone przez niego miejsce. Zwrócili uwagę na ślady butów odciśniętych na śniegu na dróżce prowadzącej do schroniska. Wtedy zorientowali się, że Andrzej próbował ich przechytrzyć. Jak szedł do szałasu, to chodził tyłem, tak by odciski stóp wskazywały odwrotny kierunek. Mieszkańcy nie mogli w spokoju czekać na rezultaty działań organów ścigania.
Bali się w nocy zamknąć oczy i zasnąć. Przecież postrach Podhala mógł nawiedzić kolejne domostwo. Każdy z nich mógł stać się kolejną ofiarą. Ludność góralska do cna rozeźlona pomordowaniem swych ziomków pomaga dzielnie w pościgach, organizuje samoobronę, donosi z rozmaitych stron o ukazywaniu się rozbójnika, który jednakże niby jakaś koszmarna zjawa wyłania się w najmniej spodziewanym miejscu. Tak gniew mieszkańców i próby ujęcia zbiega zostały opisane na łamach tajnego detektywa w lipcu 1931 roku. Minęło 8 miesięcy od ataku na panią Reginę i bliskie jej osoby. Andrzej w dalszym ciągu skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Górale donosili funkcjonariuszom, że widzieli go w różnych miejscach, zazwyczaj w przebraniu. Pewnego razu miał na sobie ubrania typowego robotnika, kiedy indziej strój góralski. Poszukiwanego zbiega dopatrzono się nawet w zgrzybiałej staruszce, wspartej na kiju żebraczym. Świadkowie byli przekonani, że to właśnie on, ale niestety szybko się ulotnił, więc nie udało się go ująć. Ludziom bardzo zależało na jego złapaniu. Chcieli w końcu odetchnąć z ulgą. Tym razem mogli pozbyć się go już na dobre. W końcu zabił dwie osoby. Dwie kolejne odniosły poważne obrażenia. W przypadku ujęcia nie wróżono mu szansy na opuszczenie więziennych murów. Lecz niektórzy urządzili sobie z tego pewnego rodzaju zawody. Mężczyźni chcieli zostać bohaterami, a taką opinię mogliby zyskać, gdyby w jakiś sposób przyczynili się do aresztowania. Historia o tym, że Szczerba Bazaliński przebrał się za starszą panią, obiegła całą okolicę. To sprawiło, że kiedy w pewnym szałasie dostrzeżono ukrywającą się staruszkę, mieszkańcy pobiegli zaalarmować policję. Najlepiej sami rozprawiliby się z nim, ale nie chcieli robić sobie problemów. Zamiast tego woleli zostać docenieni za pomoc w walce z niebezpiecznym przestępcą. Policjanci przybyli na miejsce. Była noc, z szałasu dobiegały dziwne odgłosy. Byliśmy niemal pewni, że w końcu ujmiemy właściwą osobę. Mieliśmy przy sobie latarki, wrzasnęliśmy, by podniósł do góry ręce i wtedy ta postać zaczęła mówić coś, czego kompletnie nie rozumieliśmy. Bełkotała. Okazało się, że to nie jest nasz postrach, tylko prawdziwa staruszka, w dodatku schorowana. W schwytaniu zabójcy mieli również pomóc nietypowi specjaliści, hipnotyzer i medium. Z inicjatywy redakcji Tajnego Detektywa zorganizowano seans spirytystyczny, na który zaproszono śledczych. Na miejscu zjawił się też 12-letni chłopiec, niedoszła ofiara, której udało się ujść z życiem. Medium pochodziła z Węgier. Kobieta mówiła w języku węgierskim i niemieckim, ale wśród zgromadzonych był także tłumacz. Opisała wygląd poszukiwanego mężczyzny oraz jego narzędzie zbrodni. Wskazała miejsce, w którym podobno się ukrywał. Z jej słów wynikało, że stróże prawa powinni szukać go po czechosłowackiej stronie. Wspomniała o Czerwonym Klasztorze, czyli o niewielkiej miejscowości na Słowacji. Powiedziała, że zbieg dołączył do grupy cygańskich złodziei i że pomagał mu pewien chłopiec. Jakiś czas później policjanci skontaktowali się z czechosłowacką żandarmerią, która podobno potwierdziła doniesienia podane przez medium. Na pewno na ich terenie w tamtym czasie kręciła się grupa złodziei i włamywaczy. Uznali, że to całkiem prawdopodobne, by szajka udzieliła pomocy i schronienia postrachowi Podhala, jednak mężczyznę i tak nie udało się złapać. Zanim stróże prawa namierzyli przestępców, okazało się, że wśród nich nie ma tego najbardziej poszukiwanego. W nocy z 12 na 13 lipca 1931 roku polscy policjanci otrzymali informację, że Andrzej prawdopodobnie wrócił do kraju i ukrywał się w pobliżu sąsiednich wsi, pod Wilka i Jabłonki. Natychmiast wysłano tam patrol. Policjanci dokładnie przeczesali lasy. Odnaleźli szałas. Uznali, że zbieg musiał spędzić tam przynajmniej kilka godzin. Jednak jakimś cudem udało mu się uciec. Zastanawiali się tylko, jak kolejny raz pozostał niezauważony. Akcja poszukiwawcza zajęła funkcjonariuszom całą noc.
Kiedy rano wracali na komisariat, po drodze natrafili na chłopca, który kosił trawę. Standardowo podeszli do niego i zadali kilka pytań. Między innymi, czy widział kogoś podejrzanego, kto uciekał? Odpowiedział, że tak. Rysopis uciekiniera pasował do wyglądu Andrzeja. Jednak był to kolejny ślepy zaułek. Mijały kolejne tygodnie i miesiące. Świadkowie zgłaszali się na policję z sensacyjnymi wieściami dotyczącymi zbiega. Poszukiwany czasami pozostawiał po sobie jakieś ślady, ale one w żaden sposób nie przybliżały funkcjonariuszy do niego. Był jak duch. Pojawiał się i znikał. Śledczy brali pod uwagę, że mógł ukrywać się u rodziny. Miał przecież kochankę i syna. Założono, że musiał od czasu do czasu pojawiać się w ich domu. Nie wiadomo, co stało się z Anielą i Stanisławem po zatrzymaniu w 1930 roku. Czy wymierzono im karę za popełnione przestępstwa, czy może jakimś cudem tego uniknęli? Z doniesień medialnych wynika, że w 1933 roku byli na wolności. Pod koniec czerwca policja otrzymała kolejny donos, który zawierał adres zamieszkania kochanki. Śledczy mieli nadzieję, że nie będzie to znowu fałszywy trop. Fiasko odniesione w ciągu ostatnich kilku lat powoli odbierało im nadzieję, że uda się złapać tego człowieka. Ale okazało się, że Aniela naprawdę mieszkała w Mszanie Dolnej. Policjanci obserwowali tamtą okolicę przez 4 tygodnie. Pewnej nocy zauważyli postać wkradającą się do środka przez otwarte okno. Otoczyli budynek z każdej strony, tak by Andrzej nie mógł się stamtąd wydostać. Nie mieli pewności, czy to naprawdę on, ale na to liczyli. Po przekroczeniu progu domu ujrzeli mężczyznę siedzącego obok pieca. Próbował się ogrzać. Kiedy podeszli bliżej, spostrzegli, że to ten, którego szukali. W izbie obecna była też jego kochanka. Zabójca nie próbował stawiać oporu ani uciekać. Emanował spokojem, gdy zakuto jego dłonie w kajdanki. Później policjanci dokonali przeszukania chaty. Znaleziska wprawiły ich w osłupienie. W skład wchodziła mała kolekcja broni palnej, a konkretnie 2 rewolwery i 230 naboi. Śledczy zdziwili się, że gospodarze z niej nie skorzystali, że poddali się tak bez żadnej walki. Być może po prostu nie zdążyli tego zrobić. Wszystko działo się za szybko. Albo postrach z Podhala zwyczajnie zmęczył się uciekaniem. Oprócz tego zabezpieczono różne przedmioty, które niewątpliwie stanowiły łupy z dokonanych wcześniej przez niego kradzieży. Było tego tak dużo, że wywieziono je na 4 wozach. Postrach Podhala trafił natomiast do aresztu. Oczywiście próbował swoich starych sztuczek. Jednak strażnicy zadbali, by nie miał szans się wydostać. Wobec tego kilkukrotnie podjął próbę samobójczą. Połykał wszystko, co znalazło się pod jego ręką, czyli połamane sztućce, odłamki garnków cynkowych czy szkła. Za każdym razem lekarzom udało się go jednak uratować. Później pojawiały się u niego objawy psychozy. Poddano go obserwacji. Psychiatra stwierdził, że on tylko udawał, by wzięto go za niepoczytalnego. Wtedy mógłby uniknąć kary. W ten sposób wyczerpał już wszelkie możliwe sposoby na pozostanie bezkarnym. Jego proces ruszył 3 czerwca 1934 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. W II Rzeczypospolitej funkcjonowała instytucja sędziów przysięgłych, którzy podejmowali decyzje o winie lub niewinności. To oni w krótkim czasie wydali werdykt. Nie mieli wątpliwości, że Andrzej był winny. Później sędziowie skazali go na najwyższy wymiar, czyli karę śmierci. Wcześniej wymierzono mu 47 lat więzienia za liczne kradzieże i rozboje dokonane na przestrzeni wielu lat. Jego obrońca odwołał się od wyroku w sprawie zabójstwa i jego usiłowania. Poruszał on kwestię ograniczonej poczytalności. Sąd Najwyższy uchylił wyrok pierwszej instancji i postanowił, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Poczytalność zdefiniowano w ustawie karnej jako zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem w chwili popełnienia przestępstwa.
Jeżeli była ona w znacznym stopniu ograniczona, sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Natomiast według drugiej części artykułu 18 powyższe przepisy nie mogły być zastosowane, jeśli ograniczenie zdolności sprawcy było skutkiem odurzenia wynikającego z jego własnej winy. Wiązało się to z zachowaniem Andrzeja tuż po aresztowaniu, kiedy podejrzewano u niego zaburzenia psychiczne. O złym stanie zdrowotnym miały świadczyć też próby samobójcze. Choć lekarz-psychiatra stwierdził już wcześniej, że mężczyzna symulował, prawnik nalegał, by jeszcze raz to sprawdzić. W grudniu 1934 roku ruszył drugi proces. Według biegłych oskarżony był w pełni poczytalny w trakcie ataku na panią Reginę i jej bliskich. Choć podczas rozprawy próbował sprawiać wrażenie, że nie czuł się najlepiej. Na wszystkie zadane mu pytania powtarzał „nie wiem”, ale nic mu to nie dało. Skład sędziowski skazał go na śmierć za zabójstwo. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa i 5 lat więzienia za podpalenie. Egzekucję przez powieszenie wykonano kilka dni później. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuły opublikowane w Tajnym Detektywie. Zły duch Podhala z 26 lipca 1931 roku. Koniec Szczerby Bazalińskiego z 26 czerwca 1934 roku. Szczerba Bazaliński skazany z 16 grudnia 1934 roku. Artykuły opublikowane w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Postrach Podhala, Cygan Bazaliński, Zawiśnie na Szubienicy z 13 czerwca 1934 roku i Postrach Podhala, skazany na śmierć z 9 grudnia 1934 roku. Kodeks karny z 1932 roku. Odcinek powstał na podstawie książki Ryszarda Dzieszyńskiego Miłość, pieniądze i śmierć, Pita Walrzeszowski, jak również w oparciu o artykuły prasowe z tygodnika Tajny Detektyw oraz takich dzienników jak Ekspres Wieczorny Ilustrowany, 7 groszy, Echo i Słowo Pomorskie. Wykorzystano również materiały opublikowane na portalu policja.pl. Odcinek powstał na podstawie książki Ryszarda Dzieszyńskiego oraz artykułów opublikowanych w przedwojennej prasie w takich dziennikach jak 7 groszy, Ilustrowana Gazeta Śląska, Gwiazdka Cieszyńska, Gazeta Lwowska, Dziennik Bydgoski i Goniec Częstochowski.